Cześć! Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jedziemy właśnie z mężem do Reykjaviku. Śmiejemy się, bo się pytam męża, czy chcesz się pokazać? Mówi, nie. Tutaj zaglądnął, ale nie chce się pokazywać. Witam Was w nowym filmie i zapraszam Was do oglądania. Jedziemy, kochani, do Reykjaviku, jak wspomniałam. Mąż chce zajechać gdzie? Mercedes-Benz. Chcemy, słuchajcie, wiecie, sprzedaliśmy nasz duży samochód i chcemy się teraz zorientować, jakie samochody są w sprzedaży. I do Lexusa. I do Lexusa. Bo jedziemy do Lexusa, a koło Lexusa jest IKEA. Więc... Nie cierpię tego sklepu. Chyba każdy mężczyzna nie lubi IKEA, ale będąc przy okazji na pewno tam zajdę, na pewno tam zajdziemy, nie ma opcji, że nie, bo chcę tam zobaczyć, słuchajcie, taki dzwonuszek do parzenia herbaty, bo mam dużo herbat takich sypanych i chcę zobaczyć za takim dzbanuszkiem. Mój mąż teraz bardzo dużo herbat pije i narzeka, że jakieś fusy mu w herbacie pływają, więc chcę zobaczyć za takim dzbanuszkiem. No i w ogóle chcę zobaczyć, co ciekawego jest w IKEA. I obok IKEA jest Costco, więc Costco również odwiedzimy. Tam chcę zobaczyć, co ciekawego się pojawiło. Dawno nie byłam w Costco, odkąd wycofali naszą wodę do picia z Pellegrino, prawda? Nie ma jej i prawdopodobnie już więcej nie będzie, to rzadko tam zajeżdżamy, a tam jest fajna, dobra wędlina sopocka, taka krojona szyneczka. No i zobaczymy ogólnie, co ciekawego, może kupimy trochę owoców, żeby zrobić sobie sok w domu, bo ja mam teraz 2 dni wolne, dzisiaj i jutro, więc jakieś soczki na pewno wjadą. I powiem Wam, że wczoraj jechałam do pracy, była taka śnieżyca, teraz jeszcze troszkę w górach śnieg leży, ale już większość, były wczoraj góry ogólnie całe białe, teraz już to większość stopniało, jeszcze się nie utrzymuje ten śnieg, no jeszcze mamy na plusie temperaturę i dzisiaj właśnie przed chwilą tak lało, ale już pogoda się poprawiła, słoneczka nie ma, jest pochmurno, ale na szczęście nie pada. No i moi drodzy, nie wydurniajcie tutaj. Mąż tutaj, wiecie co? O, wydurnianie. Coś mu dzisiaj, wiecie, humor dopisuje. Dobra, kochani, my jedziemy dalej i odzywam się do Was już za chwilę. I przyjechaliśmy do Costco i zobaczcie, w Costco już są też święta. Mamy który dzisiaj? 18 października. Jakoś tak. A tu mamy święta już. Bardzo szybko. Wcześniej było Halloween, ale chyba Halloween już zlikwidowali. To są świąteczne rzeczy. Ale takie same figurki. Taka wioseczka. O, i ten żołnierz mi się podoba. Poczekajcie, bo tutaj ludzie się kręcą. Muszę przejść ten. Teraz wam pokażę tego żołnierza. Ale cudny jest. Tu jest w opakowaniu, a zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Wyjęty. Duży, co? Wyższy ode mnie. No, ale fajny. Na takie figurki to trzeba mieć salony. To na pewno gra i coś robi chyba z tą, no, wyjmuje się, także coś on tutaj na pewno robi, ale fajny. Tutaj taka jeszcze lampa jest. Bardzo ładne rzeczy mają. Dobra, idę robić zakupy. Tyle z tych świątecznych rzeczy Wam pokazałam, bo mąż już poszedł tam dalej, a ja tutaj się zatrzymałam, żeby Wam pokazać, jak tutaj teraz te świąteczne ozdoby są poustawiane i co kostką jest ciekawego. Dobra, idę robić dalej zakup. Ciekawe słoiczki na ciastka lub na takie
orzeszki czy coś takiego, ale znając mojego męża, jakby zobaczył, że coś takiego chce kupić, to zaraz by mnie przechrzcił, bo pojemników naprawdę mam dużo, ale bardzo fajne, bardzo fajnie się prezentują. To są właśnie takie, mają tutaj taki napis wygrawerowany, no bardzo fajne. I są dwa większe i dwa mniejsze. Taki komplet kosztuje 4599, tak? Tak. Ja nie biorę, bo na pewno mąż by mnie przechrzcił. Dobra, idę szukać dalej, co ciekawego tutaj mamy. Nie wiem, że dużo nowych rzeczy się w Costco pojawiło. Te miski też mi się bardzo podobały na owoce, na wyspie. Fajnie by to u mnie wyglądało. Tylko tak szczerze mówiąc, ja wiem, czy to aż takie fajne. Trochę miejsca zajmuje. No i fajne szklanki do drinków, takie chyba kryształowe. Bardzo ładne. I mniejsze, i takie wyższe. W komplecie jest 8 sztuk za 399. Idę dalej. Te pojemniki mam. Powiem wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Mam o takie. To są szklane pojemniki. Bardzo fajnie się sprawdzają właśnie w lodówce do przechowywania różnych rzeczy. I mam również te. Też są bardzo fajne, to są plastikowe, ale one są takie zasysające powietrze. Bardzo fajne pojemniki, polecam. I zastanawiałam się nad tymi tutaj, ale wiecie co mi się nie podoba? To jest taka wielkość, jest tylko jeden duży, dwa mniejsze i dwa takie średnie. One są takie o, prostokątne, wolałabym właśnie w takim kształcie. No i te kosztują, słuchajcie, 799. Podrożały, bo były po 5 jakoś. No, ceny poszły w górę, w Costco też. I widzę, nie ma suszarek na naczynia. Tych, co kupowałam mojej mamie. No, nie ma, nie ma, słuchajcie. I mamy pomarańcze. Duża siata, 1099 koron. Słuchaj, a ty chcesz sok, czy ty wolisz koktajl? A to nie pomarańcze, to nie. O, i mamy mandarynki. Wow, już się pojawiły. Już święta za pasem. Także biorę jedną siateczkę. I jeszcze pomidorki. O, te są dobre. Tak, te są dobre, bierzemy te. Jestem na chemii. O, u nas te kuleczki Lenor są świetne. A zawsze biorę te. Gdzieś są jeszcze inne. O, i mamy zoflory. Nie wiem, czy jest ładny zapach. Ile kosztuje? 997 koron. Słyszałam, że ta zoflora jest świetna, wiesz, do mycia, do wszystkiego, do prania. To jest taki płyn, który jest do wszystkiego. Może weźmiemy? To nie jest drogie, co? Trzy w jednym akcją. Wezmę. To jest jakiś płyn, którym się i czyści, i myje podłogi, i ponoć się w nim można prać, i kurze ścierać, i wszystko. Bierzemy? Ciekawa jestem, tylko nie wiem, jaki to zapach. Dobra, weźmiemy. I jeszcze jest u nas taki zapach. Tylko tamten i ten. I ten ponoć też jest bardzo ładny. Ale ja używam niebieskiego Lenora. Najbardziej mi odpowiada. Idziemy dalej, nie? I podjechaliśmy naprzeciwko Costco. Jest Lexus. Jednak sentyment mojego męża do Lexusa nadal jest. Chcę się zorientować, w jakiej cenie będą nowe samochody. Wiadomo, nowego chyba nie kupimy, ale zorientować się możemy. Tam są powystawiane jeszcze te starsze modele tam na przodzie. Przejeżdżaliśmy, więc wchodzimy do środka i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. W Mercedesie nic nie było.
Jednak wydaje mi się, że mój mąż ma większy sentyment do takich samochodów jak Lexus czy Toyota, bo takie wcześniej mieliśmy, więc widzę, że go bardziej tutaj ciągnie. Dobra, wchodzimy do środka. Lexusy. Ale powiem wam, ceny strasznie wysokie. Ten czarny 14 490 000. Naprawdę bardzo drogie. Ale 2021 rok. Taki chcesz? 100 000 euro. Proszę cię, kochanie. No, przysiądź. Zobaczymy. No, ale w środku fajny. Jak naszym było? No, tylko te takie fajne. Nasze myśmy mieli czerwone fotele. No, czerwone myśmy mieli. Tutaj takie białe skórki. No, już ten ekran tam inaczej wygląda, wiesz? Nie, tu wszystko jest tak samo jak nasze było. W środku tylko siedzenia. Ten ekran jest taki większy, nie? Myśmy mieli mniejszy ekran. Starsza auto troszeczkę. To jest 2021. Masz sentyment do tego auta, co? No, to są wdzięczne, nie psują. To jest 21, tak, 2021. To dlaczego tyle kosztuje? Jeszcze musimy zobaczyć inne, wiesz, marki. Zbierać może, co? Musimy i uzbierać pieniążków. Tak, to podstawa jeszcze dozbierać. No ale co, na razie się rozglądamy, nie? Sprzedamy moje i później zobaczymy. I wyszliśmy z Lexusa, tu jest Toyota, a tam jest Ikea. Więc mamy rzut beretem, a tam widzicie jest Costco, także wszystkie sklepy mamy po drodze. Więc kochanie, to co? Na szybkiego do Ikei, co? Wyrażasz zgodę? No, dobra, idziemy do Ikei. Mąż wysiadł patrzeć następnego Lexusa. No jednak sentyment u niego jest. I powiem wam, że u nas zawsze chyba będzie problem z tym, że mój mąż patrzy duże samochody, a ja w dużych samochodach nie za bardzo się widzę. W tym naszym Lexusie jeszcze jako tako jeździłam, ale mąż patrzy również naprawdę duże auta. Mi się najlepiej jeździ tym moim małym szkrabkiem Polocross, bo ja mam niestety krótkie nogi i muszę się siedzeniem przysuwać do samej prawie deski rozdzielczej, do samej kierownicy. No mój mąż jest wysoki, słuchajcie, mój mąż ma prawie 1,90 m, więc no bez 7 cm, no 1,83 m dokładnie. No, więc a ja 1,58 m, więc no jest duża różnica, jeszcze mam krótkie nogi, więc ciężko mi jest jeździć dużym autem. Na pewno bym się przyzwyczaiła, ale w aż tak dużym samochodzie jak RX czy Toyota Land Cruiser, tak? To ja się niestety nie widzę. A mąż patrzy właśnie na takie samochody. Są tylko diesla, ja diesla nie chcę. Diesla nie chcesz. Dobra, jedziemy do Ikei. Chcę kupić hybrydę. Hybrydę, tak. Pół na pół. No. Plug-in albo hybryda, coś takiego. No, tak. Najlepiej teraz powiem wam, że my tutaj wszędzie mamy pod Ikeą, zaraz wam pokażę. Nie zdążyłam wam pokazać, bo mąż przejechał, ale wszędzie mamy, pod każdym sklepem, u nas w bloku też są i u nas w pracy
Wszędzie są te takie automaty do ładowania, automaty czy co są? Ładowarki. Ładowarki, żeby ładować samochody. Powiem Wam, tutaj nie ma żadnego problemu z tym. U nas w bloku teraz nam też zrobili, za co musieliśmy niestety zapłacić, ale sami tego chcieliśmy, bo wiedzieliśmy, że jak sprzedamy nasz samochód, to będziemy szukać wtedy już samochodu benzynowo-elektrycznego. Dlatego zdecydowaliśmy się, żeby u nas też coś takiego zrobili i powiem Wam, że no większość aut teraz jest tutaj w Islandii kupowane. Większość ludzi jeździ samochodami benzynowo-elektrycznymi i tu się sprawdza, nie? No, albo Teslami. No, albo Teslami. Albo w ogóle bateriami. Także teraz szukamy miejsca pod Ikeą, idziemy do Ikei, a później jedziemy jeszcze do Kringlana, do Smauralindu chyba, czy do Kringlana. I jedziemy jeszcze, słuchajcie, do jednego sklepu lub dwóch meblowych, bo chcemy się zorientować, w jakiej cenie są Lazy Boye, bo ostatnio stwierdziliśmy, że jeszcze na to w naszym salonie mamy miejsce. No i zobaczymy, może coś będzie fajnego. Dobra, wysiadamy, idziemy do Ikei. Idziemy na skróty, czy chcesz przejść całą Ikeę? Jesteś chętny? Całą? No proszę Cię, kochanie. Jak nie chciałeś jechać, to teraz całą przejdziesz. Super. Jestem już na kuchni, na tych dodatkach do kuchni i szukam właśnie tego dzbaneczka na parzenie herbatki. A na razie sobie przejrzę tutaj na talerze. O, teraz zrobili w zestawach. Takie malutkie te talerzyki są. Fajne talerze, głębsze na zupę, o, nawet głębokie. Ciekawe. I w różnych kolorach, te mi się bardzo też podobają. Też fajne. O, i tu są dzbanuszki, może z tej strony będą te dzbanki na herbatkę. Nie wiem, nie mogę znaleźć. Chyba, że już ich nie ma. Kiedyś tu były z tej strony. Fajna drewniana taca, mam coś podobnego, przywiozłam sobie ze Stanów, tylko taka tutaj szersza i w jednym takim wymiarze, bardzo fajna, na wyspie u mnie stoi i mam na niej poustawiane przyprawy, cukierniczkę, fajnie to wygląda. A tam są czajniki, to chyba tam z tamtej strony będą te zaparzacze do herbatki i widzę. Są. I myślę, że ten mniejszy się idealnie sprawdzi. Chociaż może ten większy. Bo jak już zrobić herbaty, to dwie, a nie jedną. Nie wiem. Teraz decyzja. Dylemat. Ale chyba wezmę ten większy. Bo tutaj taki jakiś jest troszkę zniszczony, poszukam jakiś taki ładniejszy. O, może być. I ten kosztuje 1690, a ten mniejszy kosztuje 1190, ale wydaje mi się, że ten będzie lepszy właśnie na zrobienie dwóch herbatek dla mnie i dla męża, tak na śniadanko. Idealne. Dobra, biorę to. Jeszcze szukam takich miseczek do pieczenia, ale gdzie to jest? Takie małe, wiecie, co można zrobić, czekoladowe fondue, ale tu są jeszcze takie zaparzacze. Kurczę, te są chyba do... Nie, to już jest takie nie bardzo.
chyba do kawy bardziej. Tak, chociaż pisze kawa i herbata. Ale jakoś to tak nie wygląda. Zobaczcie. Jakoś tak nie bardzo. Ten plastik taki nieciekawy. To jest ciekawsze. Dobra. Idę szukać jeszcze tego. Tych miseczek. Gdzie one mogą być? Jak nie znajdę, to może innym razem. To są takie foremki ceramiczne do pieczenia czekoladowego fondi. Ostatnio widziałam na Thermomixie, że jest fajny przepis. Myślałam, żeby coś takiego kupić, ale no nie mogę znaleźć. Zaraz jeszcze tutaj przejdę, jak szłam wcześniej. Chyba, że na foremkach to będzie. Dobra, idę zobaczyć na foremki. Wychodzę, bo mąż już na mnie czeka, więc jak nie znajdę, to biorę tylko ten czajniczek. Zajechaliśmy jeszcze do Smauralindu. Ja, korzystając z okazji, weszłam sobie jeszcze na kosmetyki. Mąż pojechał już na górę, bo chcę zobaczyć, czy tutaj dostanę z Nyxa jeden cień, fajny cień. W Kringlanie niestety większość kosmetyków już jest wysprzedana. Nie wiem, czy likwidują szafę Nyxa, czy nie, a tutaj mam nadzieję, że będzie. Tam było ostatnio pusto, totalnie pusto w Nyxie, więc zobaczymy. Szukam takiego pojedynczego cienia, ale widzę, że już ich nie ma. To nie z tego rodzaju, tylko z innego. I widzę, że nie ma tutaj tych cieni. Będę musiała sobie chyba zamówić przez internet. Naprawdę bardzo fajny cień. A tutaj są już pomadki. I tutaj też. Zobaczę jeszcze z tej strony. Więc niestety tutaj też tego nie ma. Myślałam, że to będzie lepsze zaopatrzenie w tym Nyxie, ale niestety nie ma za dużego wyboru. No trudno. Dobra, idę na górę, jedziemy z mężem jeszcze zobaczyć fotele i jedziemy, zwracamy do domu. Jesteśmy w tym sklepie meblowym, ale tutaj też można dostać właśnie rzeczy gospodarstwa domowego. I dojrzałam, że są foremki, ale tej nie ma, którą szukam, no. Ale są słodkie. Takie garnuszki. Tylko wiecie, co cena? Prawie 6 tysięcy. Tu jest bardzo drogo w tym sklepie. Ale kiedyś tutaj były fajnie przecenione Lazy Boye, dlatego weszliśmy i ja zatrzymałam się tutaj na gospodarstwie domowym, żeby sobie zobaczyć coś ciekawego. O, i zaparzacze są do herbaty. Matko, zobaczcie. Taki mały. Prawie 8 tysięcy. No, wygląda fajnie, nie? Albo ten, podobny co kupiłam w Ikei. Nie ma aż takiej dużej różnicy, żeby się tym plastikiem tak mocno różniło i zobaczcie. 10,520, a ja dałam w Ikei 1600 koron. 1690. Różnica jest, co? Dobra, idę tam szukać tych Lazy Boye. Ale rzeczy są naprawdę tutaj ciekawe. Tylko gdyby było połowę tańsze, to by było super. Niestety drogo, bardzo drogo. I co, znalazłeś coś? Nie, takie nieciekawe, co? Jakieś takie metale wysokie. A tamte? Jeszcze takie, z takimi podstawkami. Widzicie, 20% jest przeceny, ale niedużo. Widziałam, no, ale one były, pamiętasz? 300. Po 300, ale jak pamiętasz, jak była taka przecena na 76 tysięcy i zastanawialiśmy się i nie wzięliśmy, a zobacz teraz, jakie ceny są. 98, a teraz jest 150, nuna chyba, tak? Tak, tak, teraz 159.
kurta. Jakiś taki malutki. Ty jesteś wysoki, za ty już w ogóle i tak schudłeś, ale nie mieścisz się ze swoim. Nie. Nie. Może jeszcze zajdziemy do Hufgang Hotlin, bo tu wyboru za dużego nie ma. Jeszcze są jasne. Mieliśmy kiedyś jasny, ale nikomu nie proponuję jasnych foteli czy mebli, bo powiem wam. Czarne dżinsy, czy brązowe dżinsy, czy nawet leginsy. Mocno farbują takie meble i powiem wam, że później ciężko to doczyścić. No tutaj nic ciekawego nie widzę. Także wychodzimy, jeszcze może zajedziemy do jednego sklepu. Hufgang Hotlin, tak się nazywa. Mamy go po drodze już, jak będziemy wracać do domu i tam zobaczymy, czy jakieś lazy boje są. Coś ostatnio mąż zaczął myśleć, że przydałoby się. I jeszcze jest miejsce z jednej strony na lazy boy, żebyśmy sobie go kupili. Żeby można było, żeby mogło więcej osób usiąść przy naszej ławie. Dobra, wychodzimy. Tutaj nic ciekawego nie ma. I przyjechaliśmy do Hufgang Hotlin szukać lazy boy, ale jeszcze wyżej, no. Musimy jechać na ostatnie piętro. Zobaczcie, z takiego drewna mają zrobioną ozdobę. Fajnie to wygląda. O! I tam było gospodarstwo domowe. Może tu będą te miseczki. A jak nie, to na dole jest Room Fatalaga. To zjedziemy tam. Gdzie są lazy? A, tu są lazy. Aż się zachrztusiłam, widząc cenę tego fotela. Jezus, ale drogie. Matko, jakie one są drogie. 330 tysięcy. Prawie 3000 euro. Tu jest za prawie 400. Nie no, oni oszaleli z tymi cenami. No za taką cenę musi być wygodny. O. Wygodnie, co? Masz mnie nie kręcić? Nie nagrywam twojej twarzy, ja tylko... Będziesz musiała mi płacić. Płacić ci będę musiała. Mi jeszcze nie płacą, więc kochanie. Nie wiem, kiedy będą. No, powiem wam, że ceny to tutaj są bardzo wysokie. Ale fajne. Mam fajny narożnik. Taki większy, ciekawy. Materiałowy. Ten fotel ile? O, ten już 119. Nie wiem, czemu one się tak tymi cenami różnią. Nie wiem czemu. Przymierzę się do tego. A, ten też wygodny i też się rozkłada. Odpoczywać można, powiem wam. Już jestem troszkę zmęczona. Zaraz będziemy jechać do domu, ale powiem wam, kurczę, przymierzamy się do fotela. Ten się też rozkłada. Ale ceny to są naprawdę. Odwiedziliśmy na razie dwa sklepy. Ten w Smauralindzie i tutaj teraz ten. Ale chyba będę musiała przejrzeć po internecie i poszukać foteli, bo słaby wybór, a ceny strasznie wysokie. I ten tak się rozkłada dziwnie, tak wiecie, tak na... Kiedyś mieliśmy fajnego lazy boya w domu, białego, ale niestety się zniszczył i poszedł na śmieci. Teraz mamy czarną sofę, więc przydałby się czarny. Zobaczymy. Sklepów trochę jest na Islandii, więc może w tym sklepie, co kupowaliśmy, narożnik, furniture, może tam będzie jakiś lazy boy. Zobaczymy. Dobra. Idę, zabieram męża, bo chyba tam się... tam mi chyba przysnął na tym fotelu. Zobaczę. Przysnąłeś? Przysnąłeś? Wygodnie, co? Dobra. Zabieram męża i jedziemy już do domku. I jeszcze zjadę sobie do
rumfa talagi, czyli waszego iska. I może tutaj będą te miseczki do pieczenia. No tak za mną chodzi te... Nie wiem, czy to jest fondue, tak? Słyszałam, że to się nazywa fondue. Ja wiem, że to jest inna nazwa tego ciasta. Ostatnio w Masterchefie piekli. I warzywne, i właśnie takie na słodko. I na słono, i na słodko, tak można powiedzieć. I tak za mną chodzi. I zobaczcie, już są święta! Tutaj to już są całkowicie święta, wow! No ale fajnie. Powiem wam, że już ten klimat świąt tak jakoś się już odczuwa, nie? Jak się widzi takie ozdoby, to ten świąteczny klimat się już tak czuje. Kurczę, no super. Jak ja dawno nie byłam w tym sklepie, powiem wam. Super. Będę musiała w tym roku kilka nowych ozdób sobie dokupić do świąt, na święta, do domu. Bo widzę, że są bardzo fajne rzeczy. O, i jest mój wazon, który kupiłam. Bardzo fajny jest ten wazon. Polecam wam. Fajnie wygląda na takiej komodzie, czy gdzieś na koło telewizora. Bardzo ładnie się prezentuje i niedrogi. Wiem, że u was w Wisku też jest. Dobra, a ja idę na dział kuchenny. Matko, ja tutaj dawno nie byłam. Nawet nie wiem, jak się tutaj chodzi po tym sklepie. Ale super rzeczy. No ja powiem wam, ja w takich sklepach to ja ginę. Bo już musi długo na mnie czekać, zanim wrócę. Fajne rzeczy. Świąteczne podkładki. I czerwone, i srebrne. Super. Trzeba będzie coś na święta kupić. I poduchy. Zobaczcie, ja szukam poducha. To tyle jest poduch. Szkoda, że mąż ze mną tutaj nie szedł. Ale on nie za bardzo lubi po tym sklepie chodzić. Podobnie jak po Ikei. Także przelecę szybko i poszukam tego działu kuchennego, ale chyba go przeszłam. Nie no, na początku go tam nie było, kurczę. Tu są meble. Dobra, idę. Jak znajdę, to znajdę. Jak nie, to trudno. Już się cofać nie będę. Tylko wam jeszcze pokażę, jakie tu są fajne łóżka nawet. Zobaczcie. No kurczę. To jest taka jedna z większych rumfa talag, czyli isków waszych. Jeden z takich większych sklepów i powiem wam, że no bardzo fajnie to wygląda tutaj, jak oni tutaj poustawiali. Widać, że tak jest porządnie zaopatrzony. Szafy, komody, ale ciepło. Oh, ciepło zabiło tam od wentylacji. I tak. Teraz którędy mam iść? No i poszłam w kółko. Widzicie? Tak to jest, jak człowiek nie wchodzi do sklepu i się gubi. Dobra, szukam teraz wyjścia, kurczę. Chyba źle poszłam. Bo nie ma przejścia naokoło, jak w Ikei. Tylko po prostu wychodzi się tamtędy, co się weszło. Chyba tak. O, zagalopowałam się, muszę jednak wracać. Dobra. Może tam znajdę te miseczki, jak nie, to jedziemy do domku. Poszukam w innym sklepie. Na razie się nie pali. Dobra, słuchajcie, ja szukam wyjścia. Wychodzę, jedziemy do domu, a zakupy wam już pokażę, które zrobiłam. To pokażę wam już wszystko w domu. Bo powiem wam, że skusiłam się na pewne rzeczy. Będąc w Smaurelindzie, kupiłam kilka fajnych rzeczy, więc na pewno wam pokażę już wszystko w domu, co takiego kupiłam. No i teraz szukam wyjścia i jedziemy do domu. Powiem wam, że już jestem naprawdę troszkę zmęczona. Jesteśmy od godziny 11 na mieście w Reykjaviku. No i już trochę opadam sił. Potrzebuję kawy. Przyjadę do domu, zaraz sobie zrobię kawę. Dobra. Widzimy się już w domku. Kochani, wróciliśmy już do domu. I pomyślałam, że pokażę wam tylko te
te spożywcze zakupy, co kupiłam w Costco, bo wydaje mi się, że będę miała tam dość dużo materiału do tego vloga. Resztę rzeczy po prostu nagram, z resztą rzeczy nagram osobny film, pokażę Wam, co takiego kupiłam już w następnym filmie. A ze spożywczych rzeczy to, jak widzieliście, kupiliśmy mandarynki. Zaraz sobie otworzymy, raczej obierzemy po jednej, co? Spróbujemy. Pomidorki koktajlowe, bardzo je lubimy, są bardzo słodkie. Wzięłam takie miniaturkowe papryczki, tu jest czerwona, żółta i pomarańczowa, również bardzo dobre. I z krakusa wzięliśmy szynkę sopocką. Powiem Wam, że jest jej bardzo dużo, ona jest już od razu krojona. I ona ile kosztuje? Koło 2000 chyba, nie? Jakoś tak. I to jest 94% pork. Więc taką szyneczkę do tego wzięliśmy. Także kochani, tak oto wyglądają spożywcze zakupy z Costco. Resztę zakupów pokażę Wam już w następnym filmie. Ja zaraz idę zrobić sobie kawę, bo powiem Wam, że lekko przysypiam. Mąż już też się tutaj położył. Zaraz odpalamy jakiś serial w telewizji. Może coś na Netflixie obejrzymy. Zobaczymy, co tam w telewizji ciekawego jest. Także kochani, dziękuję Wam za dziś. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa. It's too late for us now. Why do we stay when I blame you for the things that